Ganianie z mikrofonem po ulicach Włocławka, aby nagłośnić jakąś nieprawidłowość wynikającą z zaniedbania władzy, do pewnego momentu dawała mi satysfakcję. Jednak im więcej interwencji realizowałem, tym częściej przychodziły nowe. Przystępując do większości z nich, miałem pełną świadomość, że nikt z rządzących nic nie zrobi. Choć mogliby dużo, większość spraw była zamilczana. Politycy robią rzeczy, przy których mogą sobie zrobić zdjęcie i zwołać konferencję prasową, jednak ogrom ludzkich problemów nie nadaje się do takich przedstawień i być może dlatego są zaniedbane. Wprowadzają do lokalnego życia swoje lewicowe czy prawicowe dogmaty, którymi sami zaczynamy żyć, myśląc, że są one ważne. Jednak lokalnie najważniejsza jest gospodarność. Mam już dość ciągłego wysłuchiwania ludzi skrzywdzonych przez fatalne działanie lub jego brak ze strony polityków partii z centralą warszawską. Dziś stają do wyborów, aby zabrać im narzędzia władzy, których nie mogli lub nie chcieli używać dla dobra mieszkańców Włocławka. Maciej Maciak, Zmieńmy to wspólnie.